Witam was wszystkich w moim kolejnym filmie i tym razem będę robił coś nietypowego, ponieważ tym razem będę oceniał postacie z Wiedźmina. Będę tutaj ogólnie mówił, która jest postać najlepsza, która najgorsza. Będę daną postać wstawiał do danej kategorii. Tutaj ulubione, czyli najlepsze ogólnie postacie w Wiedźminie. Nie ulubione to też takie fajne, ale już nie jest tak bardzo fajne. Dziękuję za zdecie, to takie postacie, które jakoś bardzo nie były epickie, ale też były nawet spoko. Chętnie się, no to wiadomo, że najgorsze charaktery i nie interesuje mnie was w losie, mam was po prostu w dupie. Więc zacznę od samego początku. Na początku Anna Stenger. Powiem tak, za to, że przez nią Baron myślał, że to przez niego ona straciła dziecko, no to poleci tutaj. Naprawdę, nie lubię jej. To kurde, nie wiem kto to jest, więc on niech może poleci tutaj. Udarlik. Wybudę też nawet okej. Tego tako, więc tutaj niech poleci. Emhyr. Za wykorzystywanie Ciri, za wykorzystanie Leto, wykorzystanie Geralta, za być ogólnie chujem, śnieciem, skurwielem, który to tylko i wyłącznie w głowie ma władzę. To wiadomo gdzie poleci. No za tego chcę podać ogólnie, nienawidzę Nilfgaardu. Yennefer. Za tak była wkurwiająca ogólnie, za to jak mnie irytowała, to powiedziałbym, że zasługuje na te miejsce, ale nie jest tak zła aktris, więc poleci tutaj. Triss. Oj, Triss, naprawdę. Wiedźminie co, jak jestem, nie znałem do końca Triss, no to myślałem nawet, że ona jest spoko, ale naprawdę, poznając jej charakter w książkach, mimo tego, że książek nie czytałem, to się od ludzi dowiedziałem, jaka jest Triss w książkach, i poznając jej charakter Wiedźmin 1, Wiedźmin 2, to stwierdzam, że naprawdę to jest smata, to jest jedna wielka smata królewska, zdradziecka i zasługuje po prostu na to, żeby znaleźć tutaj. Geralt. No Geralt jest zajebisty, jedna z dwa najlepszych postaci. Jedna z lepszych głównych bohaterów. Annabelle. Za to, że przed nią zginął Graham. To proszę bardzo, zasłużone miejsce. Radzigu. Arnwald. No on zdradził Root and Crate, ale nie byłem tak wkrwiony, żebym go dał do tej kategorii, więc poleci tutaj. To jest chyba ten typ, którego zabił Eredin. Więc, no tak powiem, mam cię w dupie głęboko, bo cię nawet nie znałem. Avalak, no powiem tak, gdyby Avalak się okazał zły, to na pewno bym wylądował tutaj, ale za to, że jednak on był taką postacią intrygującą, nawet ciekawą, to myślę, że dam go tutaj. Nawet po Avalach. Bart. No chyba wiadomo, gdzie Bart wyląduje. No Bart jest zajebisty, no Bart to jest kozak po prostu, no jak to nie kochać Barta? Ten troll jest zajebisty. Birna, no tak powiem za to, że próbowałaś zniszczyć Rutan Crate i za wszelką cenę chciałeś dopiąć swego, no to proszę bardzo, nienawidzę ciebie. Karantin, zabycie z jebaną postacią ogólnie taką w ogóle nie interesującą, zabycie z jebaną anagnistą, to poleci tutaj. Ceres, to Ceres była spoko nawet, jak na zewnątrz postacie, to Ceres była naprawdę fajna, więc niech będzie tutaj. Corrin, no Corrin była okej, ale nie na tyle okej, żebym dał tutaj, więc poleci tutaj Corrin. Hubert, no Hubert skrzywił pierścinę, ale jakoś bardzo mi na pierścinie nie zależy i, że tak powiem, miał ciekawą misję, ciekawego questa, więc na go tutaj. Krak, no Krak był zajebisty, no. To jest naprawdę wielki sojusznik Geralta, zresztą można było na niego liczyć. Jaskier. Tyle sens z nim było zajebistych, tyle ogólnie tekstów miał fajnych Jaskier. No Jaskier jest naprawdę też świetną postacią. Dijkstra. Jak sporo osób nie lubi Dijkstry, bo źle potraktował Rosa, Talara i Vest, tak ja Dijkstry lubię, no to jest postać tak charyzmatyczna, tak też intrygująca i kliska. To jest naprawdę Dijkstra zasługuje na to, żeby znaleźć tutaj ten rankingu. No Dijkstra jest bardzo zajebisty, ja uwielbiam Dijkstra. I teraz Dijkstra ma najlepsze zakończenie, jeśli chodzi o wojnę. To jest ten Donar cały. O, nie za wiele, nie mam do powiedzenia. Eilkal. Oj, kuźwa, że się za kobietę przybierał. Ale nie byłeś aż tak irytujący, żebym cię dał tutaj, więc poleci tutaj. Eredin, zapytaj się pan na antagonistą, najgorszy na antagonistą w Wiedźmiece. To mam cię głęboko w dupie. Eskel. No Eskel, gdyby był trochę bardziej zabawny, to by poleciał Ubyza, ja tak dam go tutaj. Nie, to jest ta. Nie Firgiga, tylko Felicia. No Felicia bardziej znamy z Wiedźmina 2. No była nawet spoko, no. Była miła i tak szkoda jej trochę zginęła. Tego nie kojarzę. Niech będzie tutaj. Frigilla. Nie była irytująca, ale też... Nie byliśmy w stanie w ogóle jej za bardzo poznać, jeśli chodzi o Wiedźmina 3. To jest ten typ, który chciał zabić Geralta i Ciri, gdy tam oni chcieli zabić Wiedźmy, więc proszę bardzo, zasłużona kategoria dla niego. Tutaj tak samo, przez te zaklęte drzewo
między innymi mógł zginąć Baron, mógł się powiesić, więc jak najbardziej zasłużone miejsce w kategorii. Graham, to znaczy nie Graham, tylko ten Graden, ten typ od Owcarowic. On by wylądował wyżej, gdyby nie było Owcarowic, a tak dam go tutaj. No przynajmniej nie był wkrwiający. Graham teraz z kolei. No Graham ma skoda, bo to był spoko chłop. A Anabel go zabiła. No jest chyba jeden z tych ludzi, z którymi byliśmy na pięci z gniazdów. Wiecie, jak będzie tutaj Henryk. Nawet by nie znaliśmy. Hjalmar. No Hjalmar też jest spoko, naprawdę. Mimo tego, że jest porywcy, naprawdę jest lojalny, zasłużono na niego liczyć, więc też zasłużono na kategorię dla Hjalmara. Hjord. No Hjord też był okej. Okay. To jest ten Jarl Calnaryka, co tak mu było. No. On miał naprawdę fajny tekst, o tym zdam. Napijmy się i miejmy nadzieję, że cesarzowi Emhyrowi kutas nigdy nie stanie. To było dobra. Ilery. Za zabicie Za zabicie Vesemira. Ty chyba wiadomo, gdzie wylądujesz. Irina. Ona nie była w ogóle ciekawa. No i to cały doktorek. On był nawet okej. Keira. Oj, Keira, ty nie tak wkurwiasz, na twoje ciągłe narzekanie, marudzenie za owel, taki brzydki, obleśny i w ogóle chcesz się to wyrwać, ciągle nie jasny sprawy, ciągle jakieś ból dupy i nienawidzę Keiry, bo co nienawidzę Keiry i gdy będę przychodził u niej wodę Wiedźmie 3, to ją zabiję. Zabiję Keira. Z przyjemnością. Bran. Nawet go nie znaliśmy. Lambert. Charyzma Lamberta. Ta fraska o Lambercie. I w ogóle cała jego osobowość. Coś pięknego po prostu. Taka Lamberta. Wiadomo, że Lambert jest piękny o tej porze roku. Louisa Lavalette. Macie w dupie. Margarita, też macie w dupie. Bora Volkis. Gdybyś nie był niewykład cykie, to by cię naprawdę dał wyżej. Tego nie znam. Filipa. Za sterowanie Saski, za będzie kurwą wredną zmiją. To zasłużone miejsce dla niej. Priscilla. Ona była strasznie irytująca dla mnie. Ale nie aż tak jak między innymi Triss, więc poleci tutaj. Radowid. Za terroryzowanie czarodziejek, za terroryzowanie nieludzi, za wstanie z czarodziejek do jednego worka, za bycie pierdolnie terrorystą. Jedyś kurwa śmieciem Radowid i gdy będę grał Wiedźmina 3, to ciebie zabiję. Więc proszę bardzo, zasłużona kategoria dla Radowida. Dam go nawet przed Filipą, bo jest nawet gorszy. Skial. No Skial był okej, uratował się, więc to co moja. Svanrige, no Svanrige szkoda, bo on sam był spoko, tylko matkę ma zjebaną. Tamara. Byłaś wkurwiająca. Jest do tego cąkniło co robić, więc... Chętność się. Uma, no Uma jest charakterny, jak Uma to jest zajebisty, no. Uma ma klasę. Vesemir. No Vesemir był też świetny, no. Szkoda naprawdę Vesemira. Nie tutaj, tutaj Vesemir poleci. Wes, no to ponad okej. Mimo tego, że była po stronie ludzi, to było okej, Wes. Vivaldi. No Vivaldi jest chciwcem, ale takim, który tam pomaga Geraltowi, więc myślę, że poleci tutaj. To jest ten typ, który tam chyba doprowadzi do tego, że tam Velen cię pogorszyły warunki i ogólnie że ci się pogorszyło Velen, więc nie znam go w ogóle, więc poleci tutaj. Skurwieluniot. Za skrzywdzenia Ciri, to chyba wiadomo, gdzie się tam. Zoltan. Zoltan to jest po prostu zajebisty chłop, zawsze można na nim polegać, to jest po prostu coś pięknego, uwielbiam Zoltana. Zoltan jest genialny. To jest z kolei teraz ta babcia. Sopel. Sopel. No cię w dupie, nawet ciebie nie poznaliśmy. Ciri. A gdzie indziej nie bym w stanie Ciri? No Ciri to jest po prostu podać idealna. To jest czwarta najlepsza postać zańska, jeśli chodzi o gry. Bo topcy to jest zdecydowanie bezdyskusyjnie Chloe, Rejsa, Lisa, Metain. Dudu, no Dudu też był spoko. Król Zebraków. Króla Zebraków też lubię, bo on w przeciwieństwie do innych przestępców nie był taki zły, że tam tylko by skiteroryzował i krzywdziłby ludzi tylko po to, żeby coś osiągnąć. On ma nawet dobry plan i muszę powiedzieć, że go lubię. On jest spoko. Ale nie jest aż tak charyzmatyczny i zajebisty jak Dijkstra, więc dam go tutaj. Guślas. Chętno zrobić koza.
ale nie bez ataków kurzających, więc zobacz tutaj. Kaleb Menga. Zaterroryzowanie czarodziejek, zapalenie czarodziejek na stosach. To zasłużone miejsce dla niego. Baron, no ja wiem, że Baron bił od cywilizacji swoją żonę, ale no kuźwa, on ma charakter, Baron, no. To jest postać z charakterem i naprawdę, no, ja uwielbiam miłostka Barona. Kuchta. Za to, że chciałem wiedzieć Siri, to zasłużone miejsce dla ciebie. Leto. Leto legenda. Najlepsza antagonista ogólnie, jeśli chodzi o Wiedźmina. No, postać po prostu świetna, no, kocham Leto. To nie wiem, kto to jest. Drugą stronę, ale ty byłeś chujem wkurwiającym? Mysaur, no bo Mysaur było nawet spoko. Psątka. Zatem, że chciałeś skrzywić Siri, to poleci tutaj. Veronross, no i teraz pewnie wszystkich zaskoczę, ale Veronross poleci tutaj. A więc dlaczego? Bo Veronross mnie wkurwia. Naprawdę, nie lubię, jeśli ma być serwer, no bo to jest taki typ, który będzie ślepo podążał za rozkazami, który będzie się szukał rozkazów. I będzie kuźwa ślepo zapatrzony w swojego królika Faltesta. O wiele bardziej wolę Jorweta, a Jorwet jest milion razy lepszy od Rosa. I teraz Rosa jest hipokryta, bo niby jest tak za Temerią, a i tak z pseudo Temeria, tylko po to, żeby tam jakiś układ z Lilgardem zrobić. Sila. No nawet mi było trochę szkoda, gdy tam umierała Wiedźmiecy. Sapciucha, no teraz tak. Zdania Siri, to wiadomo, gdzie polecisz. Tarar. Tarar dałbym wyżej, gdyby nie to, że zmierzył się z Lidgardem i zdradził Królestwa Północy. Dam go tutaj. Tarar z Wiedźmina było wiele razy lepszy. Milion razy lepszy był. Tazak. No, on był spoko nawet. Janek. Zdecydowanie jeden z lepszych dzieciaków. Chcę tylko go nie lubić. No, jest chyba jeden z tych kopanów, który tam towarzyszył Lugosowi Sinemu. No i Gels. Gels mam też w dupie. No i to po prostu myślę, że będzie na tyle, jeśli chodzi o Miraki w postaci z Wiedźmina. Napisz, co było to, co dzisiaj, kogo by się dali na najlepsze pozycje, kogo na najgorsze. Na chwilę będą to będzie na tyle, no i na razie.